W Green Canoe Wnętrza dziś Wasz ulubiony temat, temat stylizacji wnętrz, aranżacji. Porozmawiamy o tym, co można zrobić dosłownie w 3 krokach, żeby konkretne wnętrze było bardzo stylowe. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Często zdarza się, że to, co dla nas oczywiste, dla drugiej strony wcale oczywiste nie musi być. I temat dzisiejszego odcinka właśnie jest taką sytuacją, bo tak naprawdę to nasi widzowie, Wy zainspirowaliście mnie do tego, żeby nakręcić taki odcinek jak dziś, odcinek o stylizacji, odcinek, w którym zdradzę Wam takie sekrety malutkie stylistek, malutkie myczki, które pomagają uzyskać efekt wow, pomagają uzyskać efekt bardzo stylowego, harmonijnego wnętrza i wcale to nie jest trudne. Ci z Was, którzy są z nami już długie lata, bo przecież Green Canoe istnieje bardzo, bardzo długo, wiedzą doskonale o tym, że my zanim mieliśmy kanał, mieliśmy magazyn wnętrzarski, również internetowy, produkowaliśmy tak najwcześniej sesje wnętrzarskie dla myślę, że większości magazynów liczących się wnętrz w Polsce, a mówiąc produkowaliśmy, mam na myśli robienie zdjęć, czyli całą produkcję fotograficzną, ale również stylizację. Czyli wchodziliśmy do konkretnego pomieszczenia zastanego i to pomieszczenie przygotowywaliśmy do sesji wnętrzarskiej. Nie raz, nie dwa, przywożąc ze sobą, bo wiecie, że praca stylistki, albo nie wiecie, to może Wam opowiem, przywożąc ze sobą pół samochodu różnych akcesoriów, począwszy od tkanin, poduch, ale również takich akcesoriów, o których właśnie dzisiaj będę Wam chciała poopowiadać. Zdradzę Wam takie właśnie nasze myczki stylizacyjne, nie tylko moje, ale generalnie stylisty, które pracują w tym zawodzie, które pozwalają na uzyskanie bardzo fajnego efektu we wnętrzach, nie tylko fotograficznego, tak, że budujemy coś do kadru, ale generalnie, że wchodząc do takiego wnętrza czujemy jakiś taki spokój i harmonię. I od razu powiem, wiecie o tym, że ja zawsze namawiam do tego, żeby nie robić dużo byle jakich zakupów, a kupić coś raz, a coś naprawdę bardzo, bardzo porządnego, co będzie pracowało latami na Wasze wnętrze. I dziś takie trzy grupy chciałabym wymienić, 3 przedmioty tak naprawdę, które sprawią, że Wasze wnętrza będą świetnie wyglądały i które pozwolą właśnie uzyskać ten efekt wow. Zazwyczaj jak wchodzicie do jakiegoś wnętrza, no to co zwraca Waszą uwagę? Oczywiście kolorystyka, meble, taki ten jeden punkt główny, też mówiłam w wielu odcinkach o tym. Stwórz jeden punkt, który przyciągnie wzrok, to może być kącik taki wypoczynkowy typu fotele, kanapa, to może być stół, jadalnia bardzo ładnie zaaranżowana. No ale generalnie wchodzimy i patrzymy właśnie w to miejsce. W tych miejscach bardzo często widzicie co? Piękne lampy i to jest właśnie ten pierwszy przedmiot i może inaczej zamkniemy to w słowie szkło lub kryształ, bo to właśnie ten materiał bardzo szlachetny, w ogóle po pierwsze przywołujący jakąś szlachetność nam na myśli, kojarzący się z czymś bardzo szlachetnym, takim no bardzo eleganckim, ten materiał nam zbuduje klimat. Ja uwielbiam stosować szkło w aranżacjach. Kryształowe misy, miseczki, lampy, które same w sobie mogą być takim punktem ciągnącym wzrok bardzo, jeżeli oczywiście są wykonane na przykład z lekkiego szkła dmuchanego, niczym dmuchawiec takiego leciutkiego albo rżniętego pionowo gdzieś kojarzącego się z Art Deco. Niezależnie od tego, po jaki styl sięgniecie, po jaki charakter tego szklanego, kryształowego przedmiotu, ja uważam, że naprawdę warto wprowadzić go do wnętrza. Nieważne, czy macie wnętrze w stylu bardzo modernistycznym, nowoczesnym, czy raczej bardzo klasyczne, szkło, słuchajcie, zawsze dodaje takiego smaczku do wnętrza, wprowadza element szlachetności. I lubię łączyć ten element szklany z drewnem. Mało tego, obu lubię nadawać różne funkcje i bardzo często w pracy stylizacyjnej tak jest, że na przykład misa kryształowa, przepięknie rżnięta, może być misą na owoce, warzywa, tudzież chrupaczki, jak ja to mówię, czyli orzeszki albo jakieś takie właśnie małe elementy, które sobie skubiemy czytając książkę. Może być ta sama misa świecznikiem, kiedy do środka włożymy maleńką świeczkę, albo może być wazonem, niskim wazonem dla nisko ściętych roślin, nie wiem, dla tulipanów, róż, po co tam sięgniecie. Lubię ten sam przedmiot, czy on jest drewniany, czy szklany, wykorzystywać w różnoraki sposób. taca, bo znowu mówiliśmy o szkle, to teraz będzie drugi ten element ważny, drewno. Uwielbiam stylizacyjnie, zawsze przywoziłam jakieś tace ze sobą i zawsze te takie aranżacje stolików kawowych albo komód. Bardzo często u nas w domu wypytacie: Asiu, co Ty robisz, że tak świetnie to wygląda? No to ja już Wam mówię, łączę lampę, tacę i element szklany w jednym i do tego jeszcze donice i za chwileczkę do nich dojdziemy. Tace również możecie wykorzystać na różnorakie sposoby, co jest ważne. Po pierwsze, warto naprawdę kupić, nie wiem, jedną, dwie porządne tace. Niech one się czymś wyróżniają, albo szlachetnością materiału swojego, czyli grubym drewnem, z którego zostały wykonane, albo kształtem, bo znowu, niezależnie od tego, po jaki styl sięgniecie, przecież tace mogą być prościutkie w formie i wbrew pozorom one będą do każdego stylu również pasowały. Tace prostokątne, które widzicie w tej chwili, i w stylu nowoczesnym, i w klasycznym się świetnie sprawdzą. Lubię łączyć coś strojnego z czymś bardzo prostym i te tace są idealnym właśnie tłem, na przykład dla bardziej strojnych elementów. Tace mogą być również same w sobie dekoracją, jeżeli mają wykończenie w postaci, nie wiem, jakiegoś wzoru. Teraz akurat widzicie taki, który gdzieś nawiązuje do wzornictwa marokańskiego, takie fajne rzeźbienia. Te tace już na przykład łączymy z bardziej prostymi formami. Drewno same w sobie i tace drewniane zawsze będą robiły dobry efekt i właśnie w takiej aranżacji gdzieś na komodzie, na stoliku zrobią Wam robotę, uwierzcie mi. Nie jeden raz świetna, piękna taca uratowała kadr i potrafiła naprawdę nawet zwykły szaro-bury, jakiś kącik właśnie wprowadzić do tego kącika efekt wow, że zaczynał ten sam kącik bardzo dobrze wyglądać. Wystarczy na takiej tacy postawić coś małego, na przykład w postaci świeczki. Wystarczy postawić coś wyższego. Pracujemy na poziomach, tak? Czyli zaczynamy od najniższego, później idziemy troszeczkę wyżej z jakimś naczyniem i ostatni element może być na przykład jakiś smukły, wysoki. Czyli może to być świeca, może być obok wazonik z jakimiś kwiatami i obok może być, nie wiem, albo rzeźba na przykład, albo coś wysokiego. I to wszystko na tacy. W naszym domu na przykład bardzo często na tacy stoi właśnie lampa, to Wam mówiłam. Obok stoi świeca. Nasze świece w Aniu używamy już od lat w domu i po pierwsze bardzo ładnie wyglądają, po drugie ładnie pachną, po trzecie są, tak jak wiecie, z wosku sojowego, więc bez mrugnięcia okiem zawsze po nie sięgam, bo wiem, że są bezpieczne. Ale te świece lubię jeszcze łączyć z ładnymi donicami. I to jest, słuchajcie, ten trzeci element, trzecia rzecz, haczyk, którą możecie pracować i która jest tak bardzo plastyczna i znowu możemy ją wykorzystać na wiele sposobów. Ja bardzo często nasze donice, oprócz tego, że one są oczywiście osłonkami, bo zazwyczaj je tak traktuję, że to są osłonki, do których wkładam kwiaty docelowe, ale również bardzo często wykorzystuję je jako wazony. Często od góry takiej donicy przyklejam sobie cieniuśkie paseczki taśmy klejącej, robiąc taką szachownicę i w to wkładam pojedyncze kwiaty. Dzięki temu uzyskujemy efekt pięknego, puchatego bukietu, który stoi, tak jakby roślina sobie stoi, bo właśnie nie opada na boki. To taki też bardzo stylizacyjny myczek, który bardzo dużo stylistek stosuje. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, bo jeżeli macie te trzy przedmioty, tak, te trzy sposoby, czyli przypomnijmy sobie szkło, drewno i ceramikę w postaci donic, pięknych donic, które również możecie na wiele sposobów wykorzystać. Mając te trzy elementy, jesteście w stanie bardzo dużo różnych stylizacji porobić w Waszych domach, no bo nie mówimy dzisiaj o sesjach fotograficznych, czyli właśnie o Waszych domach. Mało tego, te trzy, wprowadzenie tych trzech elementów naprawdę dużo takiego charakteru szlachetnego wprowadza do wnętrz. Ja będę Was mocno do tego namawiała, żeby zrobić sobie prezent, coś przepięknego, kryształowego kupić do środka. Można oczywiście jakąś fajną cukiernicę do tego jeszcze. Jedna rzecz, dosłownie jedna, ale właśnie ta jedna, która zrobi nam efekt wow w danej stylizacji. I swobodnie teraz żonglując sobie tymi trzema rzeczami, czyli tacą drewnianą, donicą, piękną lampą, wazonem, no czymkolwiek, co jest zbudowane właśnie ze szkła lub z drewna, czy z ceramiki, możemy tworzyć, no mamy niezliczoną ilość tak naprawdę aranżacji. Jeżeli ta seria Wam się podoba, jeżeli byście chcieli więcej takich podpowiedzi stylizacyjnych, to po prostu dajcie znaka, ja z dużą przyjemnością podzielę się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym temacie. Jak przypomnę sobie te czasy, gdzie rzeczywiście my jeździliśmy i pół samochodu było po prostu zapakowanego w pół źródła posegregowane z opisami, bo potrafiliśmy i kwiaty ze sobą wozić właśnie, i wazony wszelkiego rodzaju, szklane czy kryształowe, to po prostu, słuchajcie, taki duży sentyment czuję i ogromną radość, bo to były fajne wspomnienia. Ale muszę też przyznać, że tą swoją pracę wykorzystuję na co dzień nie tylko w domu, ale też u nas w redakcji, że komponując dane przestrzenie, układając dane rzeczy, bo też kompozycja jest bardzo ważna. Nie mamy tyle czasu, żeby w jednym odcinku o wszystkim opowiedzieć. Jeśli chcielibyście taki odcinek, na przykład jak tworzyć kompozycję z rzeczy, w jakich odległościach się je ustawia, ile rzeczy w danym miejscu, po prostu słuchajcie, napiszcie mi o tym. Ja chętnie poopowiadam. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek gdzieś Was zainspirował. Mam nadzieję, że trochę obudzę w Was miłość do szlachetności materiałów, że uznacie, że jednak jeden, być może droższy zakup będzie lepszym wyjściem, aniżeli kupowanie wielu rzeczy byle jakich plastikowych. Ja Wam daję gwarancję ze swojej strony, że naprawdę sięgnięcie po taką jedną rzecz, typu przepiękna lampa albo cudowna taca, spowoduje to, że po pierwsze będziecie z dużą przyjemnością patrzyli całe lata na te akcesoria. W naszym domu ile razy pytaliście: Joasiu, skąd masz lampy? Czy te z naszego domu, które w tej chwili oglądacie. Słuchajcie, te lampy są u nas, nie wiem, 10 lat, 9, niektóre rzeczy mają po 12 lat i one ciągle właśnie w swojej szlachetności, po pierwsze są na czasie i będą zawsze, po drugie ciągle zachwycają. Do tego Was właśnie namawiam, żeby sięgnąć po 2, 3, 4 rzeczy, nawet niech one będą droższe, ale takie, które będą pracowały na Was przez te wszystkie lata. Za dziś bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie jeszcze ze mną zostać trochę dłużej i więcej takich wnętrzarskich, dekoratorskich treści poopowiadać, to tu w tej chwili z boku wjeżdżają Wam tablice do kolejnych odcinków, a ja się nie żegnam na długo, bo my tradycyjnie wiecie, że widzimy się dosłownie za kilka dni. Do usłyszenia, do zobaczenia.